Hej, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, z którym zwlekałam tyle czasu, że już nawet nie wiem ile, ale co najmniej kilka miesięcy za późno go nagrywam. Chciałam go nagrać na samym początku, jak się wprowadziliśmy tutaj. No ale próbowałam cały czas uzyskać idealny porządek i wtedy nagrać i jakby nigdy to nie nastąpiło, nie? Więc uznałam, że po prostu nagrywam, biorę i nagrywam, bo nigdy tego nie nagram, a chcę Wam pokazać, jak to teraz u nas wygląda, plus sama chcę mieć dla nas pamiątkę, żebyśmy po prostu mogli później oceniać, jaki progres wykonaliśmy. Także zapraszam Was dzisiaj do oglądania naszego domu. Postaram się Wam pokazać każde pomieszczenie i trochę o nim opowiedzieć. Jak będziecie słyszeć jakieś dzikie dźwięki, to dlatego, że Hanka u góry bawi się z kądziem i tam różne szaleństwa się dzieją. Dobra, zaczynamy od początku, czyli od wejścia. Tutaj są drzwi, którymi wchodzimy do domu. I tutaj jest taki mały korytarzyk. Postaram się Wam go pokazać. I tak. Póki co to jest jedna wielka masakra. To jest dosyć nowy nabytek, bo nie wiem, z 2 czy 3 tygodnie temu, także przynajmniej od tego czasu buty stoją w jednym miejscu, zwykle, bo wcześniej walały się totalnie wszędzie i w ogóle była masakra. No ale na kurtki jeszcze nie mamy żadnego wieszaka ani nic, więc wiszą na wózku. Także tak to obecnie wygląda. Kot przyszedł też nagrywać ze mną. Plan jest taki, że tutaj stanie taka komoda na buty, obok tego, a tutaj nad butami zawiśnie wieszak na te wszystkie kurtki i tak dalej. No i kiedyś tutaj stanie szafa, oczywiście, na wszystkie pozostałe rzeczy, graty i w ogóle, ale kiedy, to nie mam pojęcia. Aha, no i w całym domu nie mamy listw przypodłogowych, jeszcze tego nie zrobiliśmy, także wygląda to jak wygląda, no ale wszystko w swoim czasie. Dobra, ogólnie tylko ostrzegam, że teraz wejdziemy do pokoju, do pomieszczenia gospodarczego, które najbardziej wstydzę się Wam pokazać, ale uznałam, że po prostu jakby tam nigdy nie ma porządku, tylko ostrzegam, dzisiaj wybitnie, ale no nie osiągnę tam nigdy póki co porządku, bo jeszcze nie zrobiłam tego, co chcę tam zrobić i wszystko się wala po podłodze, jest jedna wielka masakra, więc no po prostu musicie jakoś przeboleć ten bałagan. Także wchodzimy, ostrzegam, wrażliwi niech zamkną oczy. Tam. No jest ogólnie jedna wielka masakra, ale tak. Tu jest pranie do zrobienia, jedno się robi, jedno się suszy, jakby kolejeczka się zrobiła. Fotelik musimy z powrotem wsadzić do auta. Tu jest jakiś dramat generalnie. Trzeba to jakoś kiedyś ogarnąć, ale no. Tak, wszystko po troszku. Tu mamy wszystkie swoje zapasy. Tam są leki, tam są zapasy jakiegoś jedzenia. Tutaj mamy przyprawy, tutaj proszki, płyny i takie tam. Tutaj pojemniki, w których mrożę. Tutaj żarcie kocie, mąki do robienia chleba. I ogólnie plan na to mam taki, że tutaj na tej ścianie stanie duży regał i na tej ścianie stanie duży regał. I wiecie, wtedy tę całą graciarnię będę mogła upchać na półeczki i te półeczki będą zamknięte i nie będą raziły tak w oczy. No ale póki co jest jak jest, no jakby nie jest to priorytet dla nas, staramy się każdego miesiąca po trochu coś tutaj dodawać do tego domu, jakoś go wypełniać. No ale zaczynamy od tych rzeczy, które są dla nas najistotniejsze. Chociaż nie powiem, ten gospodarczy coraz bardziej się dla mnie robi istotny, bo po prostu tutaj, kurde, czasami się już nie da wejść, no tak jak dzisiaj widzicie, jestem do tyłu z praniem, więc tutaj się nagromadziło tak, że ledwo da się wejść. Tu Wam jeszcze chciałam pokazać, bo kończy zamontował mi taką suszarkę podwieszaną, na tym mi mega zależało, to jest żaruba po oczach. Na tym mi mega zależało, bo często mam jakieś albo rzeczy do dosuszenia jeszcze po wysuszeniu w suszarce, bo nie są idealnie suche, albo na przykład kot się zesika, albo Hanka się zesika, albo w ogóle coś jest mokre i wtedy po prostu nie muszę tego rozwieszać gdzieś w chacie, na krzesłach czy coś. Tylko tutaj przychodzę i wieszam sobie na to. I jakby to była świetna decyzja, bo nie ma dnia, żebym z tego nie korzystała. No i też tutaj chciałabym postawić, tu będą takie półeczki z Ikei, te takie proste, zwykłe jakieś tam z druta jakiegoś, na te wszystkie proszki i płyny i takie tam różne, nie? No mówię, no tu jest taki rozgaryz, aktualnie tu jest naprawdę wszystko. No na przykład nie mamy pojemnika na szkło, więc szkło stoi luzem, po prostu je wynosimy. Tu mamy ten kosz na papier, nie? No ale to wszystko chciałabym jakoś kiedyś uporządkować, no ale mówię. Wszystko w swoim czasie. Tak, tu pralka, suszarka, tutaj zamrażarka, bo
No bo często mamy dużo rzeczy zamrożonych i po prostu ta jedna zwykła lodówkowa nam nie wystarcza. No, no i tak po prostu tutaj się całkiem, no, dużo dzieje, nie? Dobra, idziemy dalej, bo ten, już się napatrzyliście. W innych pokojach jest trochę lepszy porządek. Żeby nie było w ogóle, bo to zależy, jakie kto ma standardy czystości, że tak powiem. Ale nie myślcie sobie, że u nas tak wygląda na co dzień. W sensie, dobra, pomijam to pomieszczenia, ale mówię o tych następnych, które zobaczycie, które są w miarę naprawdę w dobrym stanie. Ale to tylko i wyłącznie dlatego, że ostatnie 2 czy 3 godziny lataliśmy z Kondziem i sprzątaliśmy wszystko, bo powiedziałam mu, że chcę nagrać ten film i w końcu, bo się nigdy do tego nie zbiorę. Więc lataliśmy jako pętani i staraliśmy się doprowadzić go do porządku. No i dobra, wychodzimy stąd, zgasiłam światło, tutaj od razu skręcamy w lewo i jest biuro, ja mówię biuro Kondzia, chociaż ja też z niego czasem korzystam, ale no jednak głównie Kondziu, bo Kondziu pracuje zdalnie, także tu jest jego stacja do pracowania. No i co? No i ja tutaj korzystam z tego, po czasie jego pracy ja tu wchodzę obrabiać filmiki, nie? Także tutaj na razie, no tak wiecie, no bida, nie? Generalnie jest podłoga, są ściany i jest jeden mebel, który wcześniej był u nas w sypialni na poprzednim mieszkaniu. No. No a tak to pustka, jakby to pomieszczenie też nie jest dla nas na tyle istotne, żeby się teraz nim zajmować, więc póki co jest dosyć opróżnione. Kotek wszędzie za mną chodzi, chyba też Wam chcę dom pokazać. No i dobra, stąd wychodzimy, gasimy światełko, idziemy dalej. Pójdziemy teraz do toalety. I tak, jedno chyba z najbardziej dokończonych pomieszczeń w tym domu, ale tylko dlatego, że jest malutkie, nie? Także tak, tutaj proszę bardzo. Jest kibelek, jest Haniny kibelek tutaj. Tutaj nasz kibelek. I co? No i tutaj kilka gratów. I tak naprawdę to tyle. No chciałabym jeszcze coś na tej ścianie tutaj małej zrobić, jakąś małą półeczkę, jakiś tam obrazek, coś tam. Ale no, to tam kiedyś. I jedyne lustro w naszym domu póki co. Tutaj mamy kocią kuwetę schowaną, że tak powiem, przed widokiem ludzkim w miarę. No i schody jeszcze nie zrobione. W lutym przyjedzie do nas pan i tutaj w końcu będzie to wyglądało, bo nam ładnie zrobi. No i tutaj pomieszczenie, w którym spędzamy właściwie z Hanką 3/4 dnia. I większość życia nam tutaj się odbywa. Mamy kuchnię połączoną z salonem. Widoczek na kuchnię. No marzyła nam się taka prosta, właśnie biała, z jakimiś tam ala drewnianymi wstawkami kuchnia. My jesteśmy ogólnie raczej tacy minimaliści, jeśli chodzi o wygląd. Więc takie coś nam się najbardziej podobało. Aha, to trochę razi w oczy, ale obecnie front z tej zmywarki musiał być zdjęty, dlatego że po prostu coś tam jest cały czas zepsute i nam odpada notorycznie, więc no, tym się musimy zająć. Kondziu ostatnio zmienił ten, zmienił w końcu tu drzwi od lodówki, bo otwierały się z tej strony, tak o, w te. I to było dosyć takie bezsensowne, no bo jednak jesteś tutaj gotujesz, no to bez sensu jest obchodzić lodówkę i otwierać ją z tamtej strony, więc w końcu się wziął, przełożył i teraz z kolei nie możemy się przyzwyczaić i łapiemy ją z drugiej strony. Ona się otwiera, no Jezu, znowu piwo na wejściu, no ja nie wiem, źle to wygląda. Łapiemy ją z tej strony, znaczy z drugiej strony, a ona się otwiera z tej strony, nie? No ale to kwestia przyzwyczajenia. Tu mamy zdjęcia Bobusia wszędzie. Machający Bobuś. No, jeszcze kilka dni i kolejne zdjęcie tutaj dojdzie. No i wiecie, takie jakieś pierdoły mamy do podokańczania. No, tutaj trzeba kratkę zamontować w końcu, tutaj trzeba to przemalować, no jakieś takie drobne popraweczki. Tutaj jakieś takie rzeczy, z których najczęściej korzystamy. Oczywiście kawa musi być. No i właściwie to tak, meble są z IKEA, ale pozostałe rzeczy wzięliśmy spoza. No jeszcze okap w sumie jest z IKEA, a tak to wszystko kupowaliśmy osobno, czyli zlew, tą płytę, piekarnik, to wszystko już, a i zmywarkę też spoza IKEA żeśmy kupowali. No i nawet nie mamy ociekacza, więc póki co mamy ścierę i ten też się musimy zaopatrzyć w ociekacz. No i po prostu królowa naszej kuchni, czyli ta wyspa, ja ogólnie nie wiem, my się zastanawialiśmy, czy ją brać, a ja nie wiem, nad czym my się zastanawialiśmy, bo na niej jest naprawdę 3/4 roboty wykonywane i ona jest tutaj królową absolutną. Tu karmimy nasze koty, z czego jeden tutaj cały czas za mną chodzi. Stół to w ogóle mamy już, jejku, ja nie wiem ile on ma, ze 4 lata, bo to mamy jeszcze z pierwszego naszego mieszkania.
Moja mama nam go kupiła na, no, jak się wprowadzaliśmy na nasze pierwsze mieszkanko. Tu jest taki kącik Haniny. Ona ma tutaj swoje zabaweczki, oczywiście autka, bo ostatnio autka to jest największy hit. No, tutaj są jeszcze jej pieluchy, bo czasami jeszcze korzysta. No i kosz na pieluszki. Tu mamy wyjście na dwór, ale to Wam nic nie pokażę, bo jest już tak ciemno, mimo że no, jest jeszcze w miarę wczesna godzina, że po prostu i tak nic nie widać. Zresztą na tym podwórku jeszcze i tak nic nie jest zrobione, także właściwie nie ma co oglądać poza placem zabaw Hanki. No, tu też jeszcze jej rowerek, jej jakieś zabawki, książki. Także tutaj też jeszcze taki mini jej kącik. I nasza kanapa. Ta kanapa też ma, Jezu, no, z 3-4 lata jakoś. No, bardzo chętnie bym ją kiedyś wymieniła, ale to też jeszcze sobie trochę poczeka. A tutaj ten mobilek, co w ostatnim filmiku Wam wspominałam, że Natalia znalazła i tego, i mi dała, bo się u niej nie mieścił, także ja już go zagospodarowałam, tam są wszystkie dziecięce rzeczy, bo oczywiście już jak to matka wariatka poprałam wszystko i wszystko jest gotowe. Tu są pieluchy dla dziedziusia, tam jakieś chusteczki. I znowu tutaj masa pieluch, tych, jak to się, ciuszków różnych, przeróżnych i w ogóle wszystko, kocyki i takie tam. Piłka gotowa już dla mnie do ćwiczeń, póki co, więc z niej Hanka nadal korzysta. Zresztą też widzieliście na filmiku ostatnio. Tu Haniny wózeczek, miśki siedzą, szczęśliwe. No i tak, tutaj ten telewizor, czyli tutaj z Kądziem zalegamy przed telewizorem na kanapie i sobie oglądamy Netflixa. A tutaj stolik, który mnie tak kole w oczy, ale no też nie wymienimy go teraz, ale po prostu był kupiony jeszcze na starym mieszkaniu pod telewizor, bo tam nie mogliśmy mieć na ścianie zawieszonego. No więc tak się z nami przeturlał tutaj i póki co no z nami jest, ale jak widzicie nawet nie ukrywa kurde tego, jak to się, kanału, także kanał to się nazywa? No jakoś tak, tunel, kanał, nie wiem. No, także wygląda tak, jak wygląda, no, ale to też jest daleko na liście priorytetów. No i widok na całość, łącznie z kotem oczywiście, nie opuszcza mnie dalej na krok. Aha, w ogóle nigdzie też nie mamy, no prawie nigdzie, oświetlenia zamontowanego, mamy tylko żarówki póki co, no bo, no właśnie, też to nie był dla nas priorytet. Bo wiecie, my chcieliśmy się tu jak najszybciej wprowadzić, żeby po prostu już być na swoim i nie płacić za wynajem. No i po prostu uznaliśmy, że będziemy po trochu różne rzeczy robić, więc zrobiliśmy tak naprawdę takie niezbędne minimum, żeby móc tu zamieszkać, czyli kuchnia, łazienka, tak, podłogi i tak dalej. A całą resztę będziemy po prostu z czasem wykańczać. No i też nam na przykład zależy na tym, żeby nie robić rozwiązań tymczasowych, bo przynajmniej z naszego doświadczenia to wynika, że rozwiązania tymczasowe zostają na stałe. I na przykład właśnie chociażby z tym oświetleniem, no ja nie chcę kupić byle czego, byle było, tylko już wolę, kurde, nawet żeby te żarówki tylko wisiały, a jak znajdziemy oświetlenie, które rzeczywiście nam się będzie podobało, no to wtedy kupimy. I po prostu nie chciałabym, żeby, no, żeby tutaj się pojawiły jakieś rzeczy, które nie będą nam się podobać, no ale żeby coś było, bo ja wiem później, jak to jest, że po prostu to zostanie z nami i no, ja nie chcę w ten sposób. Dobra, parter chyba żeśmy obgadali, więc pójdziemy już na pięterko. Kot cały czas za mną. No i tak, jak się wchodzi, to jest taki podłużny korytarzyk. Zaczniemy tutaj od pomieszczenia gościnnego. Dzień dobry. Siema. Hancia się bawi z tatą. I tak, to pomieszczenie też jest trochę takim pomieszczeniem graciarnią póki co. Bo tak, tutaj są dwa meble, które właśnie mamy jeszcze z poprzedniego mieszkania, które były u nas w sypialni. Tu mamy Kądzia, też z poprzedniego mieszkania. Z poprzedniej sypialni. No. Z poprzedniej sypialni. I tutaj następuje ten element graciarniany trochę, bo jest łóżko, ale materac jest nie do tego łóżka, tylko do innego łóżka, które kiedyś będzie łóżkiem Hani. Które jest w ogóle taktycznie schowane za tym meblem, ale to już inna sprawa. I tak, na razie do tego, no tak, stelaż do tego łóżka. A na razie za tym łóżkiem, na to łóżko nie mamy materaca. I po prostu musimy dokupić kiedyś. Co to mamy w Hankę? Też mamy Hankę, która nam śpiewa. Śpiewasz nam? Tak. No.
I tutaj są różne jakieś tam ciuchy, jakieś tam buty, jakieś tam hanki. I inne takie graty. Co, transporter, koci. No i tapczan, który też jest właśnie jeszcze ze starego mieszkania i na którym póki co sypiają nasi goście. Ten tapczan w sumie to jest tapczan, który mi mama kupiła, Jezus, ile lat temu do mojego pokoju, on tak już tak... To jeszcze z Gorzowa jest, tak? No. Z 10 lat to ma. To taki historyczny już. No. Ale oj, i przypomnę jeszcze, że Karyna chciała go wyrzucić. No dobra, bo kurczę, bo myślałam, że bez sensu będzie go tachać tutaj i że wiesz, ale póki co to... okazuje się, że jednak to że miało sens, opcja. Bo dzięki temu tak. Ludzie mają gdzie spać. No. Teraz szybko mów. Do niektórych rzeczy jestem sentymentalny i no, do tego tapczana na przykład jestem. Widać, jak obejmujesz go z miłością. No, także jeszcze trochę z nami zostanie. I tak, no tutaj stoi mebelek, na nim jakieś nasze planszóweczki, jakieś książki, nasze dyplomy. Dumnie stoją. Nie, no cały czas tak stoją. Tak? Tak. I co? No i albumy ze zdjęciami właśnie teraz kolejny zrobimy, bo robię tak od, no, od 3 lat, 4? No, robię tak, że co roku, na koniec roku, robię z całego roku ten. Dobra, idziemy dalej, bo Hanka tam śpiewa cały czas. Tu ogólnie, żeby zapalić światło, to muszę wejść, bo póki co oświetlenie mamy tylko to naścienne tutaj w łazience, a tutaj jeszcze sufitowego żeśmy nie zamontowali. To jest Hanka. Co jest, Hanka? Przyszłaś nagrywać ze mną? Co? A co ty, odpowiadać nie możesz, tylko robisz ich, 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 prych? No i tak, tutaj na wejściu mamy piec, który kiedyś, mam nadzieję, obudujemy. I chciałabym, no i tutaj na dole jest jeszcze kuweta. I chciałabym, żeby tu stanęło takie coś, co zasłoni całe to. Będą jakieś tutaj półeczki i zasłoni też tę nieszczęsną kuwetę, bo niekoniecznie lubię oglądać ten widok tutaj. I tutaj nasz kibelek, wanna, tutaj koszyczki, które znalazłyśmy z Natalią na giełdzie za 2 złote, dziękuję bardzo. Kwiatki, które mi się mega podobają. Właściwie tutaj w łazience są moje ulubione kwiatki. Lubię, jakoś nie wiem, pasuje mi po prostu, pasują mi kwiatki do łazienki, no nie wiem, według mnie to mega ładnie wygląda. No i tutaj jakieś tam Haniny zabawki w wannie, bo ona raz się kąpie w wannie, raz się kąpie pod prysznicem, no za nią nie nadążysz. No i tutaj prysznic, który Kądziowi się mega, mega marzył, jakby założenie miało być tak, że wanna jest dla mnie i dla dzieciaków, a prysznic jest dla Kądzia, ale właściwie to powiem wam szczerze, że ja sama z niego cały czas korzystam, bo jest po prostu mega, jakby ta deszczownica, to jest, o Jezu, no to jest po prostu super, no. I to, że on jest taki właśnie bez brodzika, tylko po prostu wchodzisz, no mi się to mega podoba i dla mnie to też jest fajne o tyle, że nie znoszę, nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja nie znoszę tego uczucia, że jak wychodzisz spod prysznica i otwierasz tę kabinę, to cię po prostu takie zimne powietrze ochładza i nie lubię strasznie tego uczucia i nigdy dlatego nie lubiłam pryszniców, a tutaj tego nie ma, no bo jakby cały czas jesteś poza, wy, nie wiem, po prostu nie ma, nie jest ogrodzone, nie? No, no i tutaj mamy ten wieszaczek na ręczniki nasze. I to w sumie też z Ikei jest ten, nie, umywalka nie jest z Ikei, umywalka na internecie kupiona, ale szafeczka jest z Ikei. W ogóle jak będziecie mieć jakieś pytania, na przykład, nie wiem, co gdzie kupiliśmy, bo coś tam was zainteresuje, czy wam się spodoba, no to piszcie w komentarzach, bo ja nie wiem, co dla was jest interesujące, a co niekoniecznie, więc też nie chcę zanudzać się, że to jest stąd. Więc po prostu jak czymś konkretnym będziecie zainteresowani, to dajcie znać, to ja wam na pewno odpiszę. No, no i to by było na tyle, jeśli chodzi o łazienkę. W sumie jedno z moich ulubionych też pomieszczeń w tym domu. Dobra, będę tak chyba przy każdym mówić. Ale no my dużo czasu w ogóle z Natalią projektowałyśmy ją i wymyślałyśmy, przekładałyśmy, zmieniałyśmy. Także tutaj nasza przyjaciółka Natalia mega, mega dużo nam pomogła w procesie projektowania tego pomieszczenia.
Dobra, idziemy dalej korytarzem i wchodzimy do pokoju Hanki. Ogólnie znowu jest na podłodze burdel, mimo że 5 sekund temu go nie było, ale już naprawdę, wiecie co, nie chcę się tego ogarniać, więc wybaczcie. No i tak. Po kolei w ogóle ten koszyk to też tam w jakimś filmiku pokazywałam, kupiony na giełdzie, i ten tak samo. Jestem w nich zakochana absolutnie. Tutaj jej zawiesiliśmy półeczki na książki, także ma do nich swobodny dostęp. Tutaj jakieś tam klocki, inne zabawki tu ma wystawione. Staram się robić tak, żeby na każdej, jakby na każdej półeczce było co innego, jedna zabawa. Tutaj jest jej kącik kreatywny. Tutaj bym chciała zawiesić też tam... W Ikei kurde dużo fajnych rozwiązań jest, bo w sumie tak myślę, dużo rzeczy z Ikei mamy. Ale po prostu mi pasuje bardzo Ikea. Na ścianę bym chciała takie jakieś, jak to się nazywa, pojemniczki na kredki, jakieś takie pierdoły zawiesić po prostu, żeby to miała na ścianie, żeby wszystko było w jednym miejscu, no bo teraz jest tak, że jest pochowane tutaj w tym meblu, no i ona jak coś tam chce, no to sobie wyciąga i przynosi, nie? Jakby mazaki są tylko wystawione, bo z nich najczęściej korzysta, ale fajnie jakby miała po prostu wszystko pod ręką w jednym miejscu. No, tutaj ma swoje tory kolejowe, które dostała od mojej siostry, to jeszcze po jej synach. No i tutaj łóżeczko, które jej towarzyszy. Ojejku, kupiliśmy je chyba jak była przed roczkiem jakoś. No, ale wtedy z niego tak korzystała, powiedzmy, okazjonalnie, bo w sumie do półtora roku spała z nami. Ale no już tutaj na tym mieszkaniu to totalnie uwielbia swój pokój, także śpi tutaj i dopiero gdzieś tam nad ranem czasami do nas migruje. Mega fajne łóżeczko, aczkolwiek no ona już jest też coraz większa i też się wierci w ogóle, więc no, jeszcze pewnie ileś tam miesięcy i będziemy jej zmieniać na większe. Tutaj jest drabinka, znaczy ta, no drabinko w sumie zjeżdżalnia, bo z jednej strony jest drabinka, a z drugiej zjeżdżalnia. I bujak, który dostała od nas na prezent na roczek. Absolutnie polecam, jak ktoś się zastanawia nad czymś takim dla dziecka, to jest po prostu fenomenalna zabawka i to na, ja nie wiem, no kurde, na każdy jeden wiek, bo to i taki maluch z tego skorzysta, i starszak się na tym pobawi, i ja na tym czasami lubię się położyć, bo to się ogólnie odwraca i wtedy masz bujak, nie? Możesz się bujać i to ma chyba tam udźwig ze 100 czy 150 kilo, także spokojnie można, może się nawet dorosły na tym bujać. No i fajne to jest mega. Ona uwielbia się właśnie wspinać tędy i później sobie zjeżdża, bo czasami sobie wbiega tędy, zbiega, no jakby opcji jest nieograniczona ilość. Tu jej mebelek, tam są w sumie głównie ciuchy i trochę książek. No tutaj ona ostatnio po prostu ma wielki szał i non stop mi otwiera to i wyciąga wszystkie książki i robi tutaj burdel. Ale no pozwala mi na to, no po to są książki w końcu, żeby je czytała. No i tutaj jest taka wnęka, także to jest na miejsce na szafę, no i kiedyś ta szafa się tutaj pojawi, ale ten, no to też kiedyś. I póki co po prostu w tych pudełkach mam popakowane wszystkie jakieś tam ciuszki, co pozostawiałam na różne miesiące życia, w miarę tak posegregowane właśnie miesiącami życia po Hance. Może się przydadzą, może akurat będziemy mieć dziewczynkę, a poza tym część rzeczy jest taka uniwersalna, że chłopak też może nosić. Tu jakieś jej jeszcze zabawki, które po prostu wymieniam raz na jakiś czas z tymi, co są obecnie na półce. Tu wielki piesio, którego dostała od prababci. I co? No i domek lalek, który dostała od mojej siostry. Który jakoś przetrwał podróż paczką, chociaż był stresik, bo jednak to wszystko takie delikatne. Mega fajna sprawa i też Hanka się bardzo lubi tym bawić. A tu na wyjściu jeszcze w ogóle konik bujany, którego dostała chyba, tak, na roczek go dostała od Seby i Natalii, czyli od naszych przyjaciół. I na początku w ogóle mega się go bała, nie chciała na niego siadać i w ogóle, ale już później jak załapała, że to jest fajna zabawa, to po prostu od tego czasu go absolutnie uwielbia. A ostatnimi czasy to w ogóle już tak kombinuje, że zamiast na nim siedzieć, to próbuje na nim stawać, więc w ogóle, no, coraz wyższy poziom jazdy. No, także to jest jej pokój. Też wiadomo, że tutaj się z czasem pojawi trochę więcej rzeczy na ścianach i w ogóle, no, ale to właśnie wszystko w swoim czasie. Jakiś tutaj kącik beauty jej zrobimy, żeby miała lustro, żeby mogła sobie czesać włosy, wpinać spinki i w ogóle. Ja, no, ale wszystko w swoim czasie. No i idziemy do ostatniego pomieszczenia. Ta-da, nasza sypialnia. Łóżko jeszcze też mamy właśnie z poprzedniego mieszkania. Tu będą kinkiety kiedyś, póki co żaróweczki takie smutne. Mój mebel, w sumie to są wszystkie moje ciuchy, no nie mam ich za dużo, bo tam, no, kto mnie zna, ten wie, że raczej ja jestem minimalistką, jeśli o to chodzi. Tu są ciuchy Kondzia,
plus tutaj, no bo szafa jest wspólna, a ten, tutaj ma Kąciu swoje ciuchy i tutaj, a tutaj jakieś tam pierdołki dla dziecka, chusty już wyprane i gotowe na noszenie bobusia, tu jakieś rzeczy, które muszę uporządkować, tu koszyczki, które też powypełniam jakimiś tam pieluszkami, ciuszkami i innymi, poduszka do karmienia, kocyk, no, a na samej górze gondola, znaczy część gondoli, ta, którą się wepnie w ten wózek, co jest na dole. No, ale póki co tylko Hanka ma tam spacerówkę zrobioną, także dopiero jak się drugie bobo pojawi, no to to się poprzekłada trochę. No i tutaj na razie schowałam, bo nie miałam w sumie gdzie indziej sensowniej fotelik, który no też będzie w sumie większość czasu w aucie. Wanienka jest pod spodem dla dzidziusia. No i to nie będzie tutaj stało, tylko no póki co tutaj stoi, póki jeszcze dzidzi nie ma. Bo później to będzie wędrowało na dół, bo głównie mi zależy na tym, żeby używać tego na dole właśnie na czas jakiś tam drzemek i tak dalej, żeby Hanka czy koty nie zadeptały dzidziusia. No bo tak na noc to... Aha, to w ogóle moja wielka paruwa ciążowa, czyli coś, co daje ulgę wszystkim mamuśkom w ciąży. Bardzo polecam. Nie wyobrażam sobie, jakbym miała spać bez tego. No, ale dzidzia będzie spała ogólnie z nami. Zamierzamy zrobić w sumie tak samo jak z Hanką, że po prostu te pierwsze ileś tam miesięcy, nie wiem ile, zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce, jaki będzie ten dzidziuś, ile będę karmić i tak dalej, że po prostu będzie bobo spało z nami, bo tak jest wygodniej, bo tak się da lepiej wyspać, bo po prostu tak jest łatwiej. Ja się nie boję, bo wiele osób tak straszy, ale nie rób tak, bo przyzwyczaisz, później się nie odzwyczai. Nie, to tak nie działa. Wiem już po Hance, że to tak nie działa, że po prostu dziecko potrzebuje tej bliskości i ja nie mam problemu z tym, żeby z nim spać. Ja się nie boję, że nie wiem, tam zaduszę czy coś, bo jak się przestrzega pewnych reguł, to minimalizuje się te szanse, że coś się stanie. Poza tym każda mama wie, o czym mówię, jak powiem, że śpi się jak na igłach, jak się śpi z dzieckiem, w ogóle jak się zostaje mamą, to po prostu ten sen jest tak delikatny, że no chyba, że już jesteś tak przemęczona w sumie, że... No ale dobra, nie o tym filmik, nie? Boże, jak ja się rozgadam czasami, to już po prostu sama siebie nie mogę słuchać. No ale dobra, kończę, bo właściwie pokazałam Wam już cały nasz dom. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak mówię, jak macie jakieś tam pytania dotyczące skąd jest coś tam, no to piszcie, to na to odpowiem. Albo w ogóle jak macie jeszcze jakieś inne pytania, na przykład nie wiem, co chcemy, co planujemy zrobić tutaj, a co tam, no to też śmiało pytajcie. Nie na każde pomieszczenie mam jeszcze jakiś pomysł, ale jednak na większość jakieś tam już pojęcie mamy, co chcemy zrobić, tylko jak środki na to pozwolą, no to te rzeczy zaczyna się pojawiać. A i w ogóle w łazience tam... Pod tym kinkietem, co wisi na ścianie, to będzie kiedyś lustro, jakby co, ale póki co mamy tylko jedno lustro w domu. Mam nadzieję, że Wam się podobało, ogólnie przepraszam, że tyle czasu z tym zwlekałam, no ale tak jak mówiłam, próbowałam utrzymać porządek, nie wychodziło. Także dzisiaj mam nadzieję, że poza pomieszczeniem gospodarczym nic Was nie raziło w oczy. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli ktoś jest tutaj nowy, czy nie jest nowy, ale po prostu nie zasubskrybował nas jeszcze, no to bardzo zapraszam serdecznie do zasubskrybowania naszego kanału. I zostania z nami na dłużej i oglądania naszych filmików. Jeśli filmik Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i widzimy się w następnym filmiku. Pa!